Cześć, cześć kochani. Przychodzę do Was ze skończonymi produktami i podzielę się z Wami moją opinią na ten temat. I na pierwszy rzut szampon Natei z Biedronki, zielony, obgórkowy. No cóż mogę powiedzieć, do włosów przetłuszczających się, no okej, spoko, czyli jak każdy szampon. U mnie się nie sprawdził kompletnie. Jedyny dobry plus, jedyny plusik maleńki taki, to jest to, że przez chwilę jak nakładamy go na włosy, to delikatnie pachnie ogórkiem. Za chwilę przy spłukiwaniu nie pachnie już niczym i przez kolejne dni nie pachnie włosy wcale. Ale nie o tym. Chciałam powiedzieć o tym, że ja mam bardzo grube włosy i dość krótkie, a mam naprawdę problem z rozczesaniem. Problem jest już z wypłukiwaniem tego szamponu, robi się taka powłoka na włosach, no i ciężko się go naprawdę zmywa. Nie wrócę do niego. Za to ulubieniec moich wszechczasów, Ziaja, szampon intensywnie regenerujący, zapach miodu pszczelego, wyśmienity, oczywiście lekki zapach Ziai, ale przewyższa ten miód i mleko z miodem, taki zapach bym powiedziała, rewelacja, fantastycznie się rozczesują włosy, co prawda są delikatnie, potem po wysuszeniu są delikatnie takie puszyste, ale mnie to nie przeszkadza, ja i tak używam prostownicy, więc jest mi to obojętne. Tani, dobry, fantastyczny produkt. Na nie, będzie przeplatanka, na nie, środek czyszczący do pralek, wlewa się go, tak jak tu producent kazał, napisał w instrukcji, nie kazał, napisał w instrukcji, aby użyć całej buteleczki bez prania, czyli nie wkładamy prania, tylko wlewamy to i on, ten płyn, ten żel taki niby czyści pralkę od środka, czyli taki typowy kalgon, tylko nie w proszku, nie w kapsułkach, tylko w żelu. No u mnie się nie sprawdził, nie wiem ile musiałabym użyć tych butelek, chociaż tu jest napisane, że jedna butelka na 3 miesiące, więc no nie wiem, spróbuję chyba jeszcze raz, jeszcze mam tamten, który się dodaje do proszku i będę go używać tam, także Wam powiem jak tamten działa. No tu na nie. Na tak. Oxy, nie zużyłam go do końca. Połowę zużyłam, połowę oddałam mamie. Normalnie, nie ma granulek, co mnie zaskoczyło, ale dopiera wszystkie białe skarpetki i białe kołnierzyki przy męża koszuli. Także ja jestem zadowolona. Tani, dobry produkt. Kolejny na plus. Szczotka. Co prawda ona nie jest zużyta, tak jak się powinno zużyć, ale już się porozkraczywała. Nie ma takiego słowa. Rozkraczyła też nie ma takiego słowa. Ebris, zostaw kamerę. Tak. Rozkraczyła, zużyła, nie idzie już jej wypłukać, ma dużo bakterii, więc kupiłam sobie nową, pokazywałam Wam w zakupkach moich ostatnich. Na tak, ja bez spiralnego zmywaka się nie ruszam. Nie ruszam mycia naczyń, gdzie jest tłuszcz, gdzie coś się przypali, mleko, cokolwiek, budyń. Ja tylko używam takich, też już zamówiłam, niedługo do mnie przyjdą. Ten już jest trochę chyba aż nadto, bo się z niego nawet kruszy, jak widzicie. Nie wiem, wcześniej nie miałam tego problemu. Ale na tak, oczywiście na tak. Dalsze, też na tak, dalszy produkt. Jest to nabłyszczacz. Opowiadałam Wam o tym, że ja mam, filmik nakręciłam, że mam kącik kwiatowy. Tylko w tym kąciku u mnie w domu rosną kwiaty, bo mają przeciąg i mają słońce od góry z okna dachowego i przestrzeń, także no, na schodach u mnie najlepiej rosną kwiaty, nigdzie indziej, tylko tam. I ja co jakiś czas, raz na 2-3 miesiące używam nabłyszczacza. To jest taka pianka, nie, to nie jest pianka, to jest taki płyn i on nabłyszcza. Co prawda jest opcja, że jak są duże przeciągi i gdzieś coś pyli, to się przykleja do listków, ale to naprawdę się zdarza. Ja używam tego z 5-6 lat i może raz tylko mi się przytrafiło, że na listkach się coś przykleiło, a tak to jest wszystko w porządku. I tutaj też nie zużyłam, też oddałam połowę mamie, ostatnio kupiony proszek, 3 kg, fantastyczny, granulki ma niebieskie i chyba czerwone, chyba na pewno, domywa, jest fantastyczny, pięknie pachnie, naprawdę pięknie, takimi kwiatami, taką wiosną pachnie, także spoko, już wypróbowałam, dopiera też wszystko, kolorów nie miesza, nie wypłowiały mi czerwone dwie koszulki, także wszystko z nimi w porządku i tak. Ja się z Wami żegnam.
takim szybciutkim denkiem, jeżeli można to tak nazwać, na nie, na tak, na nie, na tak, no wiecie, no tak się też zdarza. Ja się z wami żegnam i do jutra, pa, pa.